A teraz w świecie o czwartej czas na nasz stały cykl Pokaż nam świat. Codziennie podróżujemy w TVN24bis. Przybliżamy Państwu najdalsze zakątki świata, a to dzięki naszym gościom. Dziś ze mną w studiu jest Sebastian Placzek. Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry, witam. Mogłabym wymieniać długo, bo tak, jest Wyspa Wielkanocna, Izrael, Japonia, Indonezja, Nepal, Kambodża i wiele, wiele innych krajów już podczas swojego życia Pan odwiedził. A zatem chciałabym, abyśmy podczas naszej dzisiejszej rozmowy, naszego spotkania nie skupili się na konkretnych miejscach, tak jak to zazwyczaj robimy podczas naszych spotkań i w tym cyklu, ale chciałabym, żeby Pan porównał te miejsca. A zacznijmy od czegoś, co wielu ludzi bardzo ogranicza w podróżowaniu, czyli pieniędzy. Jakie są miejsca takie naprawdę egzotyczne, na które jesteśmy w stanie sobie pozwolić, nie dysponując sporym budżetem, a gdzie jest i jakie kraje są po tej drugiej szali? No właśnie, to jest tak, że zanim zacząłem podróżować, miałem zawsze takie wyobrażenie, że podróże muszą strasznie dużo kosztować, ale okazuje się, że no, paradoksalnie Europa wydaje mi się, że jest teraz no, kontynentem, który jest naprawdę drogi i warto pójść trochę dalej, nie? Że jednak ten strach ma wielkie oczy, jeżeli chodzi o finanse i tak naprawdę to sporą częścią budżetu, który trzeba wydać, to jest bilet lotniczy. Poza tym się okazuje, że tak jak na przykład na Wyspie Wielkanocnej to akurat nie jest specyficznie, bo ceny czasami często szokowały, ale już są takie inne kraje, gdzie ceny są normalne, chociażby Japonia czy Izrael. Japonia? Rzeczywiście tam ceny no jeżeli są człowiek normalne? Się stara, to faktycznie ceny są normalne na jedzenie, powiedzmy, europejskie. No ale już jeżeli idziemy dalej, to faktycznie Azja Południowo-Wschodnia to jest relatywnie tania. Wydaje mi się, na normalną kieszeń to nie są żadne wielkie koszty. Druga rzecz, która przeraża też takich początkujących podróżników, to fakt zaplanowania sobie takiej podróży. Niektórzy zostawiają to po prostu specjalistom, idą do biura podróży i poproszę ofertę gotową. A to też jest, chyba nie idzie w parze z niskimi kosztami. Nie, ja jednokrotnie już na samym początku porównywałem, jakie są koszty, powiedzmy, jakieś tam wycieczki do konkretnego kraju z biurem podróży. No niestety może powiedzieć, może to nie zabrzmi jakoś, ale faktycznie to są 20% około więcej. Kosztuje nas ta wycieczka z biurem podróży, gdzie nie mamy tej wolności przemieszczania się. Jesteśmy, powiedzmy, skazani na to, co biuro podróży nam zaoferuje. To z reguły w jednym tylko miejscu, bo czasami są wycieczki objazdowe, ale to też, to już są kolosalne koszty. Dlatego jestem zwolennikiem tego, że jednak samemu i to faktycznie wychodzi dużo, dużo taniej. A jak Pan planuje swoje wyjazdy? Jak to wygląda? Czy ma Pan po prostu punkt po punkcie taki plan, który jest sumiennie realizowany? Czy to zawsze wygląda tak samo, czy to są spontaniczne decyzje? Często to już są rzeczy zaplanowane, bo nie chcę też szaleć i się porywać na miejsca, które są niedostępne albo ciężko dostępne, albo finansowo będzie naprawdę niewygodnie. Dlatego z reguły wiem, gdzie chcę jechać, wiem, co mnie interesuje i tam zdążam, nie? Ale to jest też, zanim podróż nastąpi, czytam w internecie. Jest dużo informacji na ten temat, są blogi, wiadomo, można się mniej więcej rozeznać, jakie są koszty zakwaterowania, czy powiedzmy jedzenia, czy jakiegoś przemieszczania się z punktu A do B. No i na tej podstawie wyznaczam sam sobie ten budżet i miejsca, które chcę zobaczyć. A co najbardziej Pana pociąga w podróżowaniu? Czy poznawanie nowych miejsc, czy może poznawanie nowych kultur, nowych ludzi? Przede wszystkim ludzie. I ludzie to są miłością tych podróży wszystkich, bo miejsce oczywiście, warto jechać do Taj Mahal, warto zwiedzić mur chiński, ale tak naprawdę to ludzie są tym magnesem, ludzie są tym pozytywnym narkotykiem, który jest w tych podróżach, bo z ludźmi często się rozmawia, nie mówię tutaj o tych wszystkich podróżnikach, tylko z plecakiem w ręku, ale mówię o tych ludziach, którzy tam mieszkają, bo oni niejednokrotnie są chętni poznania nowej osoby, szczególnie w takich krajach jak Mianmar, czy chociażby Indonezja, przede wszystkim bardzo Indonezja. I ci ludzie garną się wręcz do takiego turysty, widać, z Europy, powiedzmy, czy z jakiegoś innego kraju dalekiego od Azji.
Mówi się, że podróże kształcą. Ja wiem, że to jest już taki wyświechtany slogan, ale no niemniej jest on wciąż prawdziwy. I na przykład kwestia poznawania nowych religii, nowych kultur, to też jest taka kwestia, że chyba otwieramy się bardziej, nie boimy się przede wszystkim tego, że ktoś jest inny, że wyznaje inną religię. Czy pan także podczas tych podróży otworzył się bardziej na inne poglądy, inne horyzonty? Znaczy zdecydowanie. Zawsze byłem taki bardzo wycofany do wszelakich religii. Znaczy nie byłem nigdy jakiś specjalnie religijny, powiedziałbym, no ale mimo wszystko podróże kształcą jak najbardziej i no teraz jest wielki szum wokół islamu i tak dalej, ale no sam islam to jest, według mnie to jest wspaniała religia. Wiadomo, każda religia w rękach fanatyków prowadzi do złych rzeczy, do katastrof w pewnym sensie, ale tak naprawdę no każda ta religia, którą poznaję podczas podróży, czy to hinduizm, czy buddyzm, czy właśnie teraz ten islam, to jednak to bardzo dystansuje, to z boku warto to obejrzeć, zobaczyć, jak to faktycznie wygląda, czy ci ludzie naprawdę są tacy, czy tacy. I no właśnie, to jest jednak tak, jak pani powiedziała, podróże kształcą i nawet w tym kontekście religijnym to jak najbardziej. Często wybór naszego kierunku jest determinowany przez to, zwłaszcza w tych czasach, czy w danym kraju jest bezpiecznie, czy nie. Tak. Już nie mówię o miejscach, o krajach, które są ogarnięte konfliktem zbrojnym, no ale jest na mapie kilka teraz takich miejsc, które turyści omijają szerokim łukiem. Czy pana zdaniem to słusznie, czy jednak nie powinniśmy się sugerować tym, że mówi się, że tam jest niebezpiecznie i mimo wszystko ryzykować i jechać w takie miejsce? Jak najbardziej. Ryzykować, bo strach ma zawsze wielkie oczy, a potem się okazuje na miejscu, że no, gdzie tu jest tak strasznie, to wszędzie jest właściwie normalnie, ludzie żyją, ludzie pracują, chodzą po ulicach, nie jest wcale aż tak tragicznie. Czasami miejsca teoretycznie bezpieczne mogą się okazać bardzo niebezpieczne i tak na przykład Bliski Wschód, no pomijam już te kraje ogarnięte wojnami, no ale faktycznie Bliski Wschód jest krajami bezpiecznymi. I właściwie, no, czy na przykład inne kraje zupełnie, które też teoretycznie mogą być niebezpieczne, naprawdę się okazują bezpiecznymi. Naprawdę ja jestem z dala od tego, by mówić w jakikolwiek sposób zły o jakimś konkretnym kraju, że nie warto jechać, bo uwaga, tu cię okradną, tu cię napadną. To wszędzie się może zdarzyć, mi się jeszcze nigdzie nic nie zdarzyło złego, więc... Jak najbardziej. Wielu podróżników, którzy zasiadają na tym samym miejscu, w którym siedzi pan teraz obecnie, mówi, że tak, ludzie to jest to, co naprawdę napędza i poznawanie nowych ludzi jest czymś niesamowitym, ale mówią też tak, że zwiedzanie nowych krajów, lubią zwiedzać nowe kraje od kuchni, ale tak dosłownie od kuchni. Czy pan podczas swoich podróży także nie bał się próbować nowych rzeczy, nowych smaków i czy próbował pan podczas tych wyjazdów czegoś takiego, do czego w Polsce nie bylibyśmy w stanie spróbować? Znaczy nie jestem podróżnikiem, który jedzie za kuchnią. Kuchnia to jest oczywiście, no muszę, trzeba odżywiać się, trzeba jeść, ale z tego, jak już wiele razy zauważyłem podczas podróży, no najpyszniejsze jedzenie jest faktycznie na ulicy. Razem z tubylcami siedzimy, jedziemy na plastikowych małych krzesełkach, gdzie wokoło no, mogą latać muchy i tak dalej. Może być ewentualnie no, niezbyt przyjemnie, ale faktycznie to jedzenie jest. Tam nie potrzeba żadnej krytyki, tam nie potrzeba żadnych dodatków w postaci soli, pieprzu. To naprawdę pysznie smakuje. Częstokrotnie nie wiem nawet, co zamawiam. Po prostu coś zamawiam i faktycznie to smakuje. To w takim razie na koniec proszę mi powiedzieć, bo wiele celów już pan zrealizował. Jakie są te kolejne na najbliższe miesiące, najbliższe lata? Gdzie pan zamierza wyjechać? Znaczy właściwie to... Te plany to właściwie tak jak kiedyś Krzysztof Penderecki powiedział o swoich dziełach, że on planuje już na kilka lat wstecz różne dzieła, terminy ma. Tak samo jest u mnie właściwie, no, najbliższy rok już jest też zaplanowany w pewnym sensie. No, najbliższa podróż to będzie na pewno do Indii, potem planuję Bangladesz, Iran i Jordania, czyli powrót na Bliski Wschód, powrót do między muzułmanów, między islam. To jest bo jednak... Warto poznawać świat. A czy to będzie podróż zaplanowana na jeden okres, 2-3 miesiące, czy to będą w odstępach? Nie, to są różne wycieczki, znaczy różne wyjazdy w różnym czasie. To nie jest tak, że w ciągu pół roku
jestem w podróży, nie, tak nie jest, u mnie to jest raczej tak, co jakiś czas duża wycieczka, przerwa. To w takim razie życzę, żeby udało się te kilka urlopów w tym przyszłym roku zaliczyć i te cele, które sobie pan postawił, także zrealizować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Sebastian Taczek był moim państwa gościem. To był Świat o czwartej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.